Witam Ciebie gorąco i serdecznie, ja jestem Yuken, a dzisiaj nagrywam dla Ciebie specjalny odcinek, wyjątkowy odcinek Supermarket Simulatora, w którym powiem Ci, jak pobrać, skąd pobrać, no i jak zainstalować takie fajne, prestiżowe, złote lodówki, które zmienią oblicze Twojego sklepu na naprawdę luksusowy. I tutaj powiedzenie Marian tu jest jakby luksusowo nabiera nowego znaczenia. Lodówki z logo Coca-Coli, Sprite'a, Fanty, czy też, moi drodzy, chociażby browarki takie jak Tatra i Tyskie. No, moi drodzy, zamrażarki oczywiście z misiem koalą, który trzyma loda z fajną dziewczyną. No jakoś to się tam, myślą, że komponuje całe wnętrze, jak widzisz, lodówek i zamrażarek. Możemy zajrzeć do środka dokładnie, ci wszystko pokażę, dopracowane w każdym szczególe. Także półki też są, moi drodzy, tutaj złote, wnętrze zamrażarki również, jak widzisz, drogi widzu, jest złote. Jedynie spód tej zamrażarki zostawiłem taki ciemny, ponieważ tutaj też ten spód jest ciemny. Wygląda i prezentuje się to, moi drodzy, w ten sposób. Z jednej strony dziewczyna z misiem koalą, z drugiej strony mamy samą dziewczynę, z trzeciej strony znów dziewczyna z misiem koalą, ale tu niestety no, przez oczy przechodzi jej ta półeczka, której no, nie dało się niestety zlikwidować, ale ją zostawiłem, bo stwierdziłem, że nie będziemy psuli. No i tu mamy też misia koale. Zostawiłem elementy czarne, bo uważałem, że jak najbardziej one tutaj nam fajnie będą fitowały z tym złotym. Złoty i czarny świetnie się komponują. No i tutaj mamy oczywiście taterkę i fajną dziewczynę. Na górze macie logo tyskie oraz Tatry i fajną dziewczynę. Wszystko, jak widzicie, w kolorach złotych. Mała lodówka z drugiej strony to jest znowuż tyskie i fajna dziewczyna. Co do dużej lodówki, to wygląda to, moi drodzy, tak. Jak widzicie, Coca-Cola, fajna dziewczyna, na górze Coca-Cola, Sprite oraz Fanta. Tutaj też wszystko, jak widzicie, jest do perfekcji dopracowane, aby w środku te lodówki również były żółte, żeby były no, złote, bo to wchodzi wszystko w kolor złoty, chociaż tutaj w Supermarket Simulatorze aż tak tego nie widać. Także tak to, moi drodzy, wygląda, tak to się prezentuje w moim sklepie. Zobaczcie, proszę bardzo, naprawdę zmieniło to oblicze sklepu i no, moim zdaniem świetnie też pasuje, w moim przypadku akurat, do ciemnych regałów. Zobaczcie, jak wygląda taki rząd takich prestiżowych, luksusowych lodówek. Także możesz mieć swój sklep w Supermarket Simulatorze, o proszę bardzo, który będzie prestiżowy. Góra i tył lodówki jak najbardziej też są zmienione na żółte, na złote, gdyby ktoś miał wątpliwości, no bo to jest różny odcień wchodzący w złoto. No wiele czasu, moi drodzy, nad tym spędziłem, także drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcesz zostawić mi łapkę w górę. Bardzo serdecznie Cię proszę o wsparcie, o symboliczną łapkę w górę, komentarz pod filmem lub jeżeli chcesz mnie bardziej wesprzeć, a bardzo mi na tym zależy i będę niezmiernie wdzięczny, możesz ten filmik udostępnić jakiemuś znanemu streamerowi, czy komuś, kto gra w Supermarket Simulator. Na pewno by mi było bardzo miło, gdyby te lodówki do swojego sklepu stawił. A ja już przechodzę i pokazuję Ci, jak to pobrać, skąd to pobrać. Więc, drogi widzu, w opisie tego filmu masz linka do strony Nexus Mod. Jak ogólnie ściągać mody ze strony Nexus Mod, to Ci nie będę tłumaczył, ponieważ masz dokładnie poradnik krok po kroku wrzucony. Ja Ci tutaj powiem tylko krok po kroku, jak ściągnąć tego mojego konkretnego moda. Właściwie to nie jest mod, to są po prostu tekstury. Więc, drogi widzu, wchodzisz na linka, którego Ci podlinkowuję w opisie tego filmu, a następnie musisz wejść w Files i zrobić download, manual download. No ja nie będę tutaj akurat za bardzo ściągał, no bo to mam na pulpicie. Zrób slow download, sobie ściągnij, tam chwilę poczekasz, ściągnie Ci się plik RAR. No ja już to mam na pulpicie, więc nie będę swojego własnego pliku ściągał, moi drodzy. No i będzie taki katalog, ja go nazwałem VIP Series. Nie wiem, jak będzie się on nazywał po ściągnięciu. Wypakuj sobie do jakiegoś katalogu jakimś WinRarem czy WinZipem, co tam masz. Będziesz mieć katalog i będzie to, co jest w katalogu, będzie odpowiadało Twojej hierarchii folderów w Supermarket Simulatorze. Jak znaleźć folder Supermarket Simulatora? No nic prostszego, drogi widzu, wchodzisz w bibliotekę na Steamie, klikasz sobie Supermarket Simulator, klikasz prawym i zarządzaj i masz coś takiego jak przeglądaj pliki lokalne. Wyświetli Ci się katalog
Supermarket Simulatora. Ja zawsze to tak robię, jak zawsze wam pokazywałem, żeby się nie pogubić, także zobaczcie, dwa foldery sobie zestawiam obok siebie. Jeden folder, z którego mam przenosić, do drugiego. No i wiemy, że mamy do tego Belfinex wejść. Proszę bardzo, następnie mamy plugins. Tutaj pokazuje nam to i Texture Replacer. Proszę bardzo, i te wszystkie trzy foldery, które masz po ściągnięciu moda, przenosisz do folderu Texture Replacer. No ja to podmienię już, niech będzie. Niech będzie. No i moi drodzy, i teraz sprawa jest taka, że oczywiście możecie zapytać, czy zmienić pliki, to jak najbardziej kliknij tak, chociaż wątpię, abyś takie pliki miał lub miała. Natomiast, żeby był folder Texture Replacer, potrzebujesz jeszcze jednego moda ze Steama. Ja to tutaj też, moi drodzy, wam podlinkowałem. Dwa mody będą ci potrzebne, bo to jest zmiana tekstur. Więc aby ci to, drogi widzu, działało, potrzebujesz moda Texture Replacer. Tak? To jest ten link. Jeżeli masz tego moda, to będziesz mieć folder Texture Replacer w folderze Plugins w Supermarket Simulatorze. Czyli tu będzie ten folder, jeżeli to masz. Jeżeli tego nie masz, to ściągnij sobie ten Texture Replacer do folderu, na przykład pobrane, wypakuj. Później ściągnij to, co ja ci dałem, wrzuć do folderu Texture Replacer. A później całość, cały folder Texture Replacer powinien być w tym tutaj folderze Belfinex i Texture Replacer. Tutaj wrzucasz, gdzie wszystkie pluginy, wszystkie mody się wrzuca do folderu Belfinex. Tutaj się wrzuca, moi drodzy, ten Texture Replacer. I w tym Texture Replacer będziesz mieć te moje rzeczy, które ci dałem. No jeszcze tu mam kilka innych rzeczy, bo sobie pościągałem dodatki. Tu też przy okazji widzicie, jakie mam mody. Ale żeby to działało ci, żeby to, co ci wysyłam, ci działało, musisz mieć tego Texture Replacer zainstalowanego. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jeżeli po ściągnięciu zrobisz zdjęcie, wrzucisz tutaj na przykład do galerii, pokażesz, jak to wygląda w twoim sklepie, jak zostawisz mi łapkę w górę i komentarz pod filmem. I tak jak mówiłem, bardzo cię proszę o wsparcie, bo jest taki moment w moim życiu, w którym tego wsparcia bardzo mocno potrzebuję. A ważna jest sytuacja win-to-win. Ja daję tobie wartość, a ty, drogi widzu, możesz mi zostawić komentarz, łapkę w górę i udostępnić to. Udostępnić to jakiejś znanej osobie, jeśli znasz taką osobę, masz z nią kontakt lub jesteś taką osobą, to tym bardziej będzie mi bardzo miło, że wstawisz do swojego sklepu moje lodówki. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi to może bardzo, bardzo pomóc w dość ostatnio trudnej sytuacji. Także będę bardzo wdzięczny. Nie chcę od ciebie wsparcia finansowego, choć zawsze na kanale mnie możesz wesprzeć, ale samo to, że oglądasz mój film, jest już twoim wsparciem, bo zawsze parę groszy z tego wleci, że oglądasz ten film. Także dziękuję ci właśnie za oglądanie. Mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe, że będzie ci to dobrze działało. Zobacz, tutaj też zdjęcia wrzuciłem, jak to wygląda, i że będziesz się świetnie z tymi moimi lodówkami i zamrażarkami bawić. Być może jeszcze wymyślę coś innego i dodam coś innego. Nie wykluczam, moi drodzy, tego. Także pamiętajcie o folderze. Ja to jeszcze raz powtórzę, żeby wam się to nie pomyliło. Wchodzicie do folderu Supermarket Simulatora. Ten katalog znajdujecie przez Steama, tak? Tak jak już wam pokazywałem. Powtórzę to jeszcze raz, bo wiele osób ma z tym problem i wolę czasami ważne rzeczy pokazać dwa razy. Zobaczcie. Klikacie na Supermarket Simulator prawym przyciskiem myszy. Zarządzaj, przeglądaj pliki lokalne. Tutaj będzie ten folder Belfinex, Plugins i tu jest folder Texture Replacer. Zwróć uwagę, drogi widzu, że ja w dokładnie taki sam sposób tobie to spakowałem, tak? Żebyście nie mieli problemu, jest folder Supermarket Simulator. Jak w niego wejdziesz, to wtedy możesz też to, co jest tutaj, śmiało przenieść do folderu Supermarket Simulatora. Możesz to zrobić. Tylko pamiętaj, że ja ci tu nie wrzucam Texture Replacer jako moda. No teraz, jak widzisz, podmieniłem pliki, więc teraz tu już nic nie ma po rozpakowaniu. Żeby was to nie dziwiło. Wszystko mi zniknęło, bo wrzuciłem to do folderu Supermarket Simulatora. Ale masz taką kolejność. Belfinex, Plugins i Texture Replacer. Folder powinien być w katalogu Belfinex i reszta cię nie interesuje. No, czy ten folder po prostu sobie podmienisz, nic ci to żadnych szkód nie narobi, bo tam są tylko pliki z lodówką. Jeśli
ci się ta lodówka znudzi, nie będziesz chcieć mieć tej lodówki, będziesz chcieć mieć po prostu zwykłą lodówkę, no to co zrobisz? To po prostu wywalisz te pliki i będziesz mieć dawny wygląd lodówek. Tu ci nic nie namiesza się w twoim supermarket simulatorze. Także życzę ci dużo uśmiechu, kimkolwiek jesteś, uśmiechnij się, bo na pewno jesteś super osobą. Czekam, kochani moi drodzy, za jakimś fajnym komentarzem od was, za łapką w górę. Będę bardzo wdzięczny i wspaniałego wieczoru, dnia, czy kiedy mnie oglądasz. Trzymaj się, cześć.